Jestem absolutnie fanem firmy i nawet otwarcie mówię, że mi zmyli mózg, bo... Który kraj był dla Ciebie największym wyzwaniem, jeśli chodzi o działania operacyjne? Chyba zbyt ostro parę osób potraktowałem. A co było dla Ciebie największą porażką, z której wyciągnąłeś je... lekcje? Nie było jednej. Pojawiają się emocje, Często o czymś zapominamy, kto jest lepszy, tworzy na nas ciśnienie. Tracimy tak zwany język w gębie. I, no i często możemy, możemy na tym przegrać. Cześć. Mateusz Grabowski, kanał Karty na Stół. Dzisiaj przeprowadzę wywiad z Marcinem Czajkowskim. Dla mnie jest to wyjątkowa postać, którą. Postrzegam jako osobę, która wielokrotnie była rzucana na głęboką wodę w swojej karierze zawodowej i świetnie w tej wodzie się odnajdywała. Marcin zdobywał swoje doświadczenie zawodowe w ponad 30 krajach. Zajmuje się identyfikacją wizualną, reklamami zewnętrznymi i wieloma różnymi innymi rzeczami, o których na pewno nam zaraz powie. Współpracował z wielkimi markami. Shell, KFC, McDonald's, Kia, Vodafone, Western Union. Gdybym miał je wszystkie wymienić, najprawdopodobniej wywiad trwałby godzinę, i wtedy może bym skończył wymieniać te marki. Jest ich naprawdę sporo. Dzisiaj chcę porozmawiać o praktycznych rzeczach o praktycznych wskazówkach dla przedsiębiorców, dla młodych ludzi co możemy zrobić, żeby rozwijać nasze firmy. Na co zwracać uwagę? Może jakieś tipy negocjacyjne? O jednym z nich rozmawialiśmy przed rozmową. Od razu też powiem na początku, że nie będę się tutaj skupiał na mówieniu o karierze Marcina, bo on po kolei bardzo fajnie opowiedział o niej w wywiadzie dla wywiadowni gospodarczej. Więc nasze wywiady, ten wywiadowni i ten u mnie będą wzajemnie się uzupełniały. Przynajmniej mam taką nadzieję. Cześć Marcin. Dzień dobry. Czy coś byś chciał dodać do tego wstępu? Nie. Nie, no, okej. Okay. <laughs> to powiedz na początku, czym się dzisiaj obecnie zajmujesz? No, przy twoim wieloletnim doświadczeniu, przy tylu zmieniających się biznesach, w których uczestniczyłeś, no, chciałbym uporządkować to, czym dzisiaj się zajmujesz. Cały czas największym projektem jest wyposażanie McDonald'ów w Holandii, bo akurat Holandia jest jednym z moich największych rynków w dachy i elementy elewacyjne. To jest bardzo niszowy projekt. Pracuję też z grupami montażowymi, które montują reklamę zewnętrzną, również na zachodzie. Jestem udziałowcem w firmie, której marką jest gotuje.pl. Pierożki kolorowe z dziesięcioma splotami, 27 smaków, polecam. Buduję taki startup software'owy. Działam ostrożnie w Fundacji Rozwoju Sportu. Myślimy o założeniu Grupy alpinistów, którzy będą zajmować się no, pewnymi projektami. Mam też projekty tak zwane horticulture, czyli lampy, które doświetlają warzywa, owoce, aby szybciej lub ładniej, bardziej efektywnie rosły. I jestem też importerem LEDów. Current Lighting to jest były, były LED -y GE. Mam wyłączyć na Polskę, ale to są małe projekty, ponieważ to są też LEDy premium, które podświetlają reklamę zewnętrzną. To chyba wszystko. Chyba wszystko. Chyba wszystko. Tak? tak mi się wydaje. OK, to powiedz mi, jak to wszystko pogodzić? Te wszystkie różne projekty, jak ty funkcjonujesz na co dzień, że jesteś w stanie to wszystko pogodzić? Bardzo lubić to, co, co się robi. Czyli właściwie każdy z tych projektów jest robiony z pasji, e, pracować z ludźmi, z których się lubi albo ceni, bo z tym lubieniem bywa różnie. A propos dyskusji merytorycznych, e, czyli wszelkie niezgody, dyskusje są prowadzone na, na pewnym poziomie wza, wzajemnego szacunku, tak delikatnie bym powiedział. E, i żeby było wesele, mi się wydaje, że ja mam bardzo dużo wolnego czasu. W związku z tym bardzo lubię pływać. Jeździć na rowerze. Wczoraj byłem na siłowni. Więc, jeżeli ktoś prowadzi swoją pracę w takim systemie 8-godzinnym, czyli włącza się o ósmej, dziewiątej, i wyłącza się 16-17, to tak wtedy byłoby to ciężko. Ale ja śpię nawet myśląc o pracy, więc budzę się rano i coś tam sobie notuję potem o 10, po do, potem o 12, potem o 20, 21, 23. Więc w ten sposób jestem aktywny 24 na dobę. Nawet będąc na jakichś wakacjach, cały czas coś tam chodzi po głowie. Czyli jak masz jakąś myśl, to, to po no prostu tak. wykorzystujesz, żeby tak jak pisarze żeby nie Kiedyś zapisywali sobie na, serw na serwetkach, to ja zaraz do telefonu sobie coś tam wpisuję że coś mi się przypomniało, pojawił się jakiś argument, czy coś w tym stylu. Jakby biznes to jest tak naprawdę praca całą dobę. Tak, ale jeżeli się to lubi i chyba jakoś tak się w miarę ułoży, to jest sama, sama przyjemność. I wtedy, wtedy się wnosi ten taki pozytywny powiew przy różnych spotkaniach i tak dalej. Nie jest się jakimś tam zmęczonym, zestresowanym. No, czy stres oczywiście, ale ale mniej. A nawiązując do Twojego główne, głównej rzeczy, którą robisz, czyli współpraca z McDonaldami w Holandii, w ilu budowach, rozbudowach do tej pory uczestniczyłeś? Rok temu w wywiadzie, w wywiadowni mówiłeś, że było to około 150 McDonaldów. W tym roku skończyliśmy, bo Muszę wyjaśnić, że ja pracuję jako agent firmy, która to produkuje i dostarcza. Ja, ja że jakby zaczynam, no tak, jestem takim superwajzorem takich projektów, czyli od początku do końca, aż do płatności. I w tym roku skończyliśmy. Wydaje nam się, że to jest największy wolnostojący food court w Europie, hmm. A, czyli pojedynczy w sensie wielkości i kwoty, chyba największy projekt w historii tej grupy, która jest w swojej dziedzinie, widzotek największa na świecie. I to nam zajęło bardzo, bardzo dużo czasu i czyli pojaw... był jeszcze jeden albo dwa projekty na wiosnę, czyli mogę dodać trzy, no ale ten, ten projekt wielkościowo jakby były trzy inne obiekty. No i co ciekawe mieliśmy tam bardzo bardzo ciekawe przygody. Nie wszystko, nie wszystko z naszym klientem, głównym wykonawcą, bo nie, nie McDonald's mhm. był naszym klientem, poszło dobrze, więc ciągle tam sobie musimy działać. Więc mogę dodać trzy, ale wygląda na to, że w przyszłym roku będzie tego bardzo dużo i, no i zobaczymy, zobaczymy. Czyli 150 parę, o tak bym powiedział, od 2010 roku. Kawał czasu. tak Miałeś okazję też poznać. Strategię McDonalda. Tak, ja um, a propos organizacji firmy, organizacji, jak podchodzą do tej strefy wizualnej, czyli tego Corporate Identity zewnątrz i wewnątrz, jestem absolutnie fanem firmy i nawet otwarcie mówię, że mi zmyli mózg, bo McDonald's ma taki. Ciekawe, ciekawy sposób, że swoich stałych, zaufanych dostawców zaprasza na spotkania, w których każdy dostawca ma 5-10 minut, ale obowiązkiem jest siedzieć od początku do końca i słuchać, co mówi ktoś, kto dostarcza meble, co mówi ktoś, kto dostarcza sprzęt do kuchni, sufity, elektryczność, lampy, podłogi, ściany itd. No jeżeli się wziął udział w około tysiąc, tysiącu takich spotkań, to, no to zaczyna się ustawiać i zaczynam rozumieć, dlaczego McDonald's no, ma przewagę nad innymi takimi sieciami. A dla, skąd ta przewaga? No przede wszystkim organizacja i dbałość, dbałość o, o szczegóły. No i reakcja na. Zmienność rynku. Jeżeli ktoś obserwuje McDonalda, to on w środku się co 3-5 lat zmienia, bo coś się zmieniło, bo zmieniła się okolica, bo powstały nowe budynki, i McDonald's w środku jest. Zam zamierzeniem było, żeby ludzie, na przykład, biznesu, przejeżdżali i pili kawę i coś tam sobie jedli. Czy jest jakiś taki chłodny, stonowany, nagle w pobliżu powstaje, co w nagle w Polsce jest możliwe, bo wielkie osiedle gdzie jest mnóstwo rodzin, w związku z tym natychmiast wystrój jest zmieniony, żeby właśnie te rodziny się tam dobrze czuły. I to McDonald's dokładnie liczył, jak wystrój z zewnątrz i wewnątrz wpływa na obroty, o ile rosną i tak dalej. Czego? No i jakość wykonania są bardzo do, bardzo dokładnie, najmniejszy błąd, niezgodność jest do poprawki. Mhm. No a kiedy obserwuję konkurencję, nie, nie, to jest... Ja dziwię się bardzo, że konkurencja, a może tak robi, ale nie wychodzi, nie wyciąga kogoś z McDonalda. Zrób tak, żeby było dobrze, no ale widocznie to nie jest takie proste. Także to, czego się nauczyłem w McDonaldzie, wykorzystujemy w jednym z projektów. Maleńkim takim. Ciocia gotuje.pl i wystrój wewnątrz no, był oparty na tym na ileś tam projektach, których zdjęcia miałem, żeby mniej więcej skopiować, czy to się ładnie, benchmarking Zastosować. nazywa. Zastosować, tak. skopiować nie wolno yy, pomysły, czy jakieś idee McDonalda. A kiedy ciocia gotuje wystartowało? Kiedy ten projekt? W zeszłym roku, w zeszłym roku. Yy. I co wpłynęło na to, że w tak krótkim czasie osiągnęliście, Osiągacie sukces. Tak na to postrzegam, bo jeśli jesteśmy w branży gastronomicznej, możemy mówić o sukcesie, kiedy klienci są zadowoleni, kiedy te opinie są bardzo dobre. A wy, no ewidentnie, macie opinie bardzo dobre. Co na to wpłynęło? Osoby dwóch wspólniczek, czyli, czyli tatki, która no, jest odpowiedzialna za produkcję, no i lokomotywy tego całego projektu czyli tej cioci, mhm. tej cioci, która to wymyśliła i prowadzi od początku do końca. Monika Pojawa Bez, w każdym takim projekcie osobowość tego założyciela jest, jest bardzo ważna i tutaj, tutaj je... trudno za nią nadążyć, o, tak bym powiedział, ale w pozytywnym sensie. A ja jestem tam właśnie osobą, która trochę pomogła w tej wizualizacji zewnętrznej, wewnętrznej, Mój hobby jest Excel, czyli szalone pomysły są przeliczane, czy to wyjdzie, czy nie wyjdzie, jak, jak to się będzie będzie spinać. No i póki co sobie radzimy. Rozmawialiśmy przed rozmową o Excelu. Przed rozpoczęciem wywiadu mówisz, że Excel to jest Twoje środowisko, w którym dobrze się czujesz. Tak. W jaki sposób? Uczyłeś się Excela i cały czas się doskonalisz w tym? Excela nauczyłem się podczas. Znaczy, nauczyłem się. Zrozumiałem, czym jest Excel. Nauczyłem się podczas swoich zajęć w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów. I tam zrozumiałem, czym jest Excel i filozofia Excela, który jest bardzo, bardzo ciągle niedocenianym programem. Nie jest tylko programem do liczenia prostych rzeczy, czy tworzenia jakichś piętrowych arkuszy, czy jakiś list. Można z nim, tak jak przed no wywiadem mówiłem, że można sobie jakieś schematy elektryczne w Excelu tworzyć i tak dalej. A potem jeszcze moim drugim takim bodźcem Excelowskim był Adam Ringer, czyli. Szef, właścicielka Fenero, który był moim takim mentorem biznesowym, który spędzał ze mną godziny i pokazywał, może nie proste, proste funkcje Excela, tylko tak. On też mi zmył mózg w, w, w pozytywnym znaczeniu, do czego tak naprawdę służy Excel. Czyli liczenie, jak to się mówi kolokwialnie, od góry, od dołu, tworzenie jakiś ktoś rzuci jakiś problem, czy coś się będzie kalkulować, czy coś się będzie opłacać i no i to trzeba zbudować od początku. To jest najtrudniejsze zbudować Excel od zera. Mm -hmm. No i akurat to, to mi chyba y, wychodzi. Excel też pokazuje błędy, czyli nam się wszystko pięknie zgadza, a tam pod koniec jest czerwono. No jakim cudem? Gdzie jest błąd? I kiedyś Pomagałem tam paru małym firmom. To właśnie jedno z pierwszych pytań: Pokażcie mi swoje kalkulacje, pokażcie mi swojego Excela. I tam też bardzo dużo błędów się zdarzało. Jeżeli ktoś buduje Excela przez lata i nie zmienia go, to tam się zapomina, jak stworzył formułę rok temu, że ta formuła już gdzieś jest i to się powtarza. Nalicza i, i coś, co powinno wyjść, nie wiem, powinno wyjść 100, wychodzi albo 50 i wtedy jest słabo, albo 150. To jest akurat pozytywne, ale dlaczego tak wyszło? Myślę, że ludzie w polskich firmach potrafią używać Excela? To zależy. Są, znam, znam ludzi, którzy potrafią, właśnie budują takie Excele, ale z tego co widzę, ludzie używają Excela, ale go nie rozumieją. Hmm. Czyli nie rozumieją, do czego to, co mówię, że wpisują coś, nie kopiują, proste rzeczy kopiuj wklej. Nie rozumieją, że można jakieś formuły sobie kopiować, Nawet przenosić. Najprostsze formuły. Tak, nie rozumieją, jak rozwijać listy, jak je numerować i, i, i to wklepują, czyli, czyli najprostsze rzeczy, a wykorzystują to właśnie do tworzenia jakichś list, gdzie znowu coś wpisują. Także takie szkolenia jak celowskie na pewno by się w firmach przydało. A powiedz mi jeszcze, wracając do McDonalda, i też Twoich doświadczeń czy z Firmą Szwedzką odnośnie oświetlenia, bo tam de facto zaczęła się taka twoja ta kariera, nabrała, nabrała rozpędu. Tak. I wtedy zostałeś rzucony na głęboką wodę, bo to miała być firma, która miała zajmować się klimatyzacją. Tak. Nagle Wiesz, się okazało, że są oświetlenia, nie? Tak, tak. I w ilu krajach przez te wszystkie lata działałeś? Ponad 30. I który kraj był dla ciebie największym wyzwaniem, jeśli chodzi o działania operacyjne? Mm. Południowa dlaczego? Afryka. I dlaczego? Total, tam jest zupełnie inna kultura. I tam na dzień dobry pra, pra, prawie spaliłem mosty. Okej, okay, opowiedz o tym, opowiedz o tym. My w Europie mamy świadomość. Zapytamy kogoś na ulicy, jak wysoki poziom średniej edukacji mamy. To niezależnie od kraju. Wszyscy umieją czytać, pisać, wypowiadać jakieś poglądy. Im wyżej, tym lepiej. Możemy się z tymi poglądami nie zgadzać, ale, ale one są. I ja z takim nastawieniem poleciałem do południa Afryki, traf, trafiłem do firmy naszego partnera i zauważyłem dosyć szybko, że ludzie, ludzie po pierwsze pewnych rzeczy nie rozumieją, dla mnie oczywistych, po drugie, mają jakiś taki problem z przyznaniem się, że, że czegoś nie że rozumieją, czego nie i zaczynają się takie uniki, a czas leci. No i tam chyba zbyt ostro parę osób potraktowałem kulturalnie, ale coś, co byłoby absolutnie dopuszczalne w Europie. Tam nie było. No, tam nie było. I zostałem wzięty na rozmowę przez właściciela, który mi wyjaśnił. W czym jest problem? Bo właściciel wychowywał się w Holandii do 14 roku życia, więc on może sobie porównać te mm -hmm. klimaty. A wtedy wyszedłem na zewnątrz i zrobiliśmy zebranie, i jej głośno przeprosiłem, że, że nie zdawałem sobie y z paru rzeczy sprawy, ale na przykład miałem prawo być zaskoczony, kiedy zorientowałem się, że główny elektryk danej firmy, który sobie bardzo dobrze radził z Właśnie prowadzeniem firmy, która produkuje reklamę zewnętrzną nie umie czytać. Wow. Miał pseudonim Spajki, bo na początku swojej kariery powodował różne spięcia. <śmuszczaj> 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 no to tego nie, <śmuszczaj> nie mogę przypuszczać. Tak, nie? no i e, potem kwestie rasowe, przepisy, przepisy, które są chyba coraz bardziej wprowadzane w południowej Afryce, że Chyba w tamtym czasie minimum połowa musiała być ciemnoskóra. Niezależnie od, od wykształcenia, tam, tam w, danym, w danych latach bardzo um, duży wpływ na ludzi miał taki ruch, który nazwano sobie Black Power, czyli nam się należy, ponieważ tu się urodziliśmy, zabrano nam ziemię i tak dalej. W związku z tym nie, niektórzy to pojmowali w ten sposób, że absolutnie nie musieli się uczyć i bo mu się należy, bo, bo, bo tak ma być. Po drugie, strajki tam trochę wygl inaczej wyglądają. Jest to jakby akceptowalne w ogóle dla mnie nie, niepojęte, że, że raz na chyba trzy lata urządzają sobie taki strajk, w którym Samochody są niszczone, rozbijane szyby, i to jest jakby element takiej mm. demonstracji, żądania podwyżki, i tak dalej. Pod kątem funkcjonowania dla środowiska biznesowego, to, to jest trudne otoczenie. Bardzo. Aczkolwiek, jeżeli, jeżeli ktoś odnajdzie się i wykorzysta. Swoją edukację i doświadczenie. Ja mogę powiedzieć, że no dzięki tam kontaktom, gdyby się tak zdarzyło i chciałbym się przeprowadzić do południowej Afryki, to pracę dostałbym natychmiast. Mhm. I, to, I to chyba w miarę do, dobrze płatną. I to tylko nie, nie dlatego, że jestem jakiś tam super, tylko dlatego, że właśnie takich ludzi tam brakuje, którzy potrafią połączyć. Tą euro, europejską edukację, jakieś tam doświadczenie i zrozumienie tych lokalnych warunków. Mhm. Czyli ta sytuacja to tak naprawdę była, ja tak na to patrzę, była dla ciebie lekcją pokory? Tak, zdecydowanie. A skąd u ciebie pokora? Skąd się wzięła? Z, z, ze sportu. Ze sport. To na pewno ze sportu, bo sport jest taką dziedziną, której jestem fanem, ponieważ sport. No, nie, nie, nie ma litości, nie ma litości. Czyli nikogo nie interesuje, że ktoś przyjechał na zawody i źle spał, jest chory, nie wiem pada deszcz, wieje nie w tą stronę. Nikogo to nie interesuje. Jest grupa zawodników, którzy startują w tych samych warunkach, albo nie tych samych, na przykład skoczkowie nasi którzy tam czasami narzekają, że komuś powiało, a komuś nie powiało i niby są jakieś przeliczniki, ale to wiadomo, że to nie jest to samo. Ktoś jest niższy, ktoś jest wyższy, a, a pod koniec liczy się tylko to, kto stanął na podium. I to jest wielka lekcja pokory i każdej osobie bym życzył, że oczywiście niech uprawia jakiś sport dla siebie, mhm. ale niech spróbuje wystartować w zawodach. Jakichkolwiek, na jakimkolwiek poziomie. Zupełnie inny poziom emocji Stresu, adrenaliny. Tak. I e, poziom nie ma czegoś takiego. Ja słyszę, że ktoś opowiada, że bo to coś jest niesprawiedliwe. Nie ma czegoś takiego jak sprawiedliwe. Ktoś się urodził z lepszymi genami, ktoś z gorszymi, ale ktoś jest bar bardziej pracowity, wybiera, nie wiem, lepsze metody treningowe i te wyniki się jakoś tam wyrównują, ale nie ma czegoś takiego jak sprawiedliwość w sporcie. Bo ja trenowałem. No i co z tego? Ale ktoś był lepszy. Ale on trenował mniej. No, ba. Także Sp sport weryfikuje. Tak. I hartuje. Tak. Można tak. powiedzieć, że sport ukształtował pokorę u ciebie na pracowitość, dyscyplinę. dyscyplinę. Dyscyplinę, czyli to są cechy, które de facto można spokojnie odnieść do biznesu, tak. które bardzo pomagają odnaleźć się w kontaktach z ludźmi. W, tak. w rozwijaniu siebie, w rozwijaniu firmy. Absolutnie. Znam parę nazwisk, które, które no były bardzo mocno związane ze sportem, czyli twórca CCC, mhm. C, pan Dariusz Miłek, przecież był kolarzem. Zenia Skuła też chyba sobie całkiem dobrze radzi. I tak można by było paru sportowców wymienić, którzy, którzy sobie... Bardzo dobrze radzą w biznesie. I to tacy bardziej współcześni, bo sportowcy trochę dawniejszych czasów, no różnie z tym bywało, stąd się pojawiła emerytura sportowa dla olimpii, medalistów olimpijskich. Mhm. A ci, którzy odnosili sukcesy w latach 90. i później, zdrowie pozwala, to raczej sobie dobrze radzą. Jeszcze bym dodał, bo to też musi wybrzmieć, że startowałeś w zawodach, ale też byłeś reprezentantem Polski tak. na arenie międzynarodowej. Tak. Więc to musimy dodać, żebyśmy, żeby wszyscy mieli świadomość, do jakiego poziomu doszedłeś. Ja bym z też... tym poziomem nie przesadzał, bo słuchają tego moi koledzy, którzy byli lepsi ode mnie, więc ja muszę cały czas tutaj... Okay. Dobrze, rozumiem to specjalnie dla kolegów, dedykujemy ten kawałek wywiadu, ale jednak trzeba to oddać, że Doszedłeś do jakiegoś poziomu, i to wymagało od ciebie sporo pracy. Dla mnie jest to tym bardziej imponujące, bo ten świat sportu mi też jest bliski. Mój tata był trenerem lekkiej atletyki w latach 80.. Trenował młodzież i pamiętam jego sposoby, jak on trenował. Wjeżdżał na zawody międzynarodowe. Ja mówię, tak się go pytałem, w jaki sposób ty trenowałeś, że ty tak docierałeś do tych młodych ludzi. On rozmawiał z trenerem z takiego kraju, z takiego kraju, z takiego kraju, mhm. patrzył, jakie mają metody treningowe. No wtedy w Polsce, no, no, wiadomo. Nie było dostępu. Nie, tak. było, nie, było, nie było do nich dostępu. I to mi bardzo mocno utkwiło w głowie, że ta miał taką elastyczność, taki spryt, który później wykorzystał, żeby stworzyć swoje. Metody w oparciu o to, co inni robili. Skoro u innych to działa, to u mnie też. Dlatego ten wątek sportu musiał się tutaj pojawić, bo jest on mi bliski. Obserwowałem też, jak rozwijał firmę i miał w sobie takie coś, że ja nie zrobię? Mam hmm. radę, nie? Znaczy, Widzę to do Ciebie. To jest, to jest taka cecha, że, że się konsekwencja. Jeżeli ktoś oglądał film The Founder, czyli o założycielu McDonald'sa, to, to on się chyba zaczyna od takiego przemówienia do, do lustra i tam się pojawia um, słowo persistence, czyli taka konsekwencja, upartość, taka nową mm, neologizm I to, i to, jeżeli ktoś posłucha Michaela Jordana jako motywatora, a nie jako gracza, on zawsze mówił, że Próbujemy, mamy jakiś cel, osiągamy go, a lub nie, i siadamy i zastanawiamy się, co dalej. Ale cały czas do przodu i nie wolno się, nie wolno się bać absolutnie porażki. Że Michael Jordan jak zdobywał mistrzostwa, to na palcach pokazywał, ile już ich wygrał, i dodawał jeden. Hmm. Dlaczego? On już myślał o kolejnym. Tak, tak. On, on, on jest do dzisiaj świetnym. Świetnym motywatorem, zresztą jest taki gif, który krąży w internecie, który się zaczyna, że przegrałem ileś tam meczów, tak, chybiłem tak, tak. ileś tam rzutów i tak dalej, ale to absolutnie nie powinno, nie powinno powstrzymywać, czyli no, porażka jest świetną lekcją. Z Tomkiem Ostojskim na wywiadzie rozmawialiśmy o Sylwestrze Stalonie, którym dostał 1500 odmów tak. i stwierdził, że to sam wyprodukuje ten film. Nie? Mhm. A co było dla ciebie największą porażką, z której wyciągnąłeś najcenniejsze lekcje? Nie było jednej. Właśnie tak się zestawiałem, że były chyba takie trzy, trzy. I każda mnie czegoś nauczyła, każda była bardzo bolesna. Opowiesz o nich? Pierwsza miałem zostać wspólnikiem właśnie tej firmy oświetleniowej. Mhm. Miałem dostać jakieś udziały w aporcie, ale absolutnie byłem zaskoczony propozycją i nie byłem do tego zupełnie gotowy i, i Szwedzi chyba patrząc na moją reakcję przyjęli, że, że, że chyba nie, że nie jestem gotowy. Może i tak by było. Nie wiadomo jak by było, ale wtedy wtedy Chyba jakąś tam jakaś tam okazja mi uciekła. I potem po trzech latach zostałem z tej firmy zwolniony. Pewnie byłoby inaczej, gdybym był chociaż małym, małym wspólnikiem. Potem drugą taką porażką był... Była taka sytuacja, o której kiedyś tam opowiadałem w innym wywiadzie, że wydawało mi się, że projekt został tak przygotowany, tak zabezpieczony ze wszystkich stron, to się brzydko mówi, był dobrze lewarowany, a jednak się okazało, że nie. Tam się wkradły emocje i czyjeś błędy, i, i sprawa, mały kawałek tego skończyła się w sądzie. Sprawę wygrałem. Komornik zadziałał, ale, ale to była no, potężna nauczka, że właściwie nigdy nie można być stuprocentowo pewnym. Mhm. Że coś jest zabezpieczone. A trzeci to jest właśnie ten, ten tegoroczny projekt, gdzie yy, widząc pewne yy, niebezpieczne sygnały, informowałem o nich nasz zespół, ale w efekcie zrobiłem to zbyt lekko. Zbyt lekko nie dotarło. Nie mm -hmm. dotarło. Mm -hmm. I niby mam tam na papierze jakieś maile, że, ale efekt jest taki, a mój ojciec zawsze od dziecka mi przypominał, że liczy się efekt. Mhm. Efekt jest taki, że jednak za późno tam zareagowaliśmy na różne, na różne rzeczy, popełniliśmy ewidentny jeden błąd strategiczny. No, ale to jest jedno, a drugie, że jeżeli nam się trafi podobny. Projekt, to na pewno takich błędów nie popełnimy. I jeżeli ktoś będzie miał jakiś problem, z, no, będą to dosyć twarde decyzje, to będziemy mogli bardzo łatwo je wytłumaczyć, że pewnych decyzji nie podjęliśmy i skończyło się jak skończyło. Że obiekt stoi, jest piękny, jest niesamowitą referencją, mhm. no ale tam ciągle się boksujemy, boksujemy z, z jakimiś partnerami holenderskimi. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Myślę, że to jest w ogóle realne, żeby na jakimkolwiek etapie biznesu, nawet jak wejdziesz na wysoki poziom doświadczenia, żeby nie robić błędów? Błędy będą zawsze, nie wolno się ich bać. Chyba najważniejszym, nie tylko w biznesie, to jest komunikacja i emocje. A te błędy komunikacyjne będą zawsze słynne ABCD. Ja mówię A, ktoś rozumie B, przekazuje C i tak mhm. dalej. No i emocje. Koniec to końców jest. biznes i to są ludzie. Tak, a ludzie to tak. emocje i komunikacja. I, I w związku z tym błędy będą zawsze. Zresztą słyszymy o, o przyczynach upadków jakichś gigantycznych banków, gdzie jest cały system kon, kontrolingu i tak dalej. Jakaś błędna decyzja prze, przemyka przez wszystkie poziomy, i nagle się okazuje, że że wielki bank pada i to powoduje jakiś kolejny kryzys finansowy czy jakaś instytucja wręcz nienaruszalna nagle ma wielki kryzys bo ktoś gdzieś coś popełnił coś przemknęło procedury nie zadziałały tak. ktoś był na wakacjach i tak dalej więc tak ludzie są ludzie kreują ale są chyba najsłabszym Oblicznie. elementem tego wszystkiego no też jak mówi się chociażby o cyberbezpieczeństwie to Eksperci mówią, że człowiek jest zawsze najsłabszym ogniwem: że dostanie jakiegoś maila, kliknie, tak. i nieważne, jakie firma ma zabezpieczenia, tak swoją drogą przypomniała mi się taka sytuacja. A propos słabości człowieka, jakiś właśnie ekspert w firmie od cyberbezpieczeństwa chciał sprawdzić, jak ludzie się zachowają przy jego teście. On mhm. miał takie pendrive y i w różnych miejscach na terenie firmy rozkładał pendrive. Y. No, i później miał to oprogramowanie, patrzył, kto tam wczepił, nie? Mhm. Okazało się, że jedną z osób, która wzięła tego pendrive'a z podłogi i podłączyła do komputera, był prezes. I to pokazuje, jak ten czynnik ludzki jest newralgiczny tak. wielokrotnie. A powiedz mi, jak, co Twoim zdaniem wpływa na to, że. Budujemy dobrą relację z ludźmi. Jak zbudować dobrą relację z ludźmi? Ty Pracowałeś w wielu krajach. Pracowałeś w tak wielu projektach, że no, przypuszczam, że masz tą zdolność budowania relacji i dobrej komunikacji. Bo inaczej tyle projektów byś nie zrobił. Więc jak to zrobić, żeby się dobrze komunikować i budować dobre relacje? Być sobą i się nie nadymać. Czyli absolutnie być sobą, mieć świadomość, gdzie jestem nie najgorszy, a gdzie, gdzie w ogóle nie powinienem się odzywać i mówić o tym głośno, że tutaj zrobimy tak i tak. Taką mam propozycję, bo. A powiedzieć głośno, jeżeli ktoś mówi do mnie językiem, którego nie rozumiem, używa jakichś terminów, mówi, nie rozumiem, to nie jest, ale to nie jest moja dziedzina, więc. Musimy znaleźć jakieś porozumienie. Ciekawostką jest to, że ja w pewnym sensie prowadzę ekipy montażowe, nie jestem inżynierem. Mm -hmm. Przez te lata nauczyłem się czytać rysunki i do pewnego poziomu jestem partnerem w dyskusji z konstruktorami architektami i tak ciekawe, dalej. Nie? To jest ciekawe. Ale, ale nie jestem inżynierem. Więc kiedy ktoś już wchodzi na to głośno, o tym mówię, nie jestem inżynierem. Widziałem sporo, mhm. ale na przykład ja jakiś elementów moimi ręką nie zamontowałem, więc jeżeli ktoś mi mówi, że coś jest możliwe albo niemożliwe, no to pytam praktyka. Mhm. A ja nie będę mówił, że ja, ja wiem, ja widziałem i wiem, co się trzyma, a co się nie trzyma. A jeżeli nie wiem, to dzwonię do osoby, która pisze mail, która wie i mówi o tym głośno, czyli. Czyli staram się po prostu być, by, być sobą. I to jest po, najbardziej mi się podoba, że no, rzadko, bo rzadko, i tu pozdrawiam Pawła Warączkę, jego płotkologię na YouTube. Polecam obejrzeć. To jest mój przyjaciel, z którym czasami pracuję jako taki dodatkowy trener-asystent. I bycie naturalnym bardzo, bardzo pomaga w kontaktach z młodszymi. Hmm. Czyli, czyli no, oni oczywiście natychmiast sprawdza, sprawdzają, kim jesteś. Ki, ki, kim ktoś jest i, i co zrobił, i to też bardzo pomaga, ale, ale właśnie absolutnie nie wolno się przy nich nadymać, po prostu trzeba być sobą i to wtedy błyskawicznie się nawiązuje relacje. I po ludzku, normalnie. Tak, tak. A to wbrew pozorom jest. No, często rzadkie, czyli często ludzie się peszą, są niepewni, starają się to przykryć. Właśnie, ale z czego to wynika? Skoro no tak, nawet przyglądając się Tobie, znaczy innym osobom, które osiągają sukces, rozmawiając z nimi, nawet słuchając wywiadów, ten element szczerości, on się. Pojawia i nie wiem, czy ludzie chcą być kimś innym niż są. Wydaje mi się, że może wchodzą do jakiejś branży i może warto było się inaczej zachowywać. Nie wiem, to chyba, chyba to się z domu wynosi. Czyli jakieś takie samo, samoakceptacja, czyli tu jestem, ta, tu jestem lepszy, tu jestem słabszy, no i, i tak jest. Ja nie gram na żadnym instrumencie, czego żałuję, nie śpiewam. Znaczy, mogę zaśpiewać, ale ten wywiad się no, skończy. To, to na koniec. To na Dobrze. koniec, jak już będziemy na końcu. Bartek, wymyśl Co ma. Marcin nie, 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 bo zaśpiewać. to się naprawdę źle skończy. Nie wiem, na którym piętrze Jest. jesteśmy, ale <noise> będziecie skakać. To, że to może delikatnie to kolędę. Nie, nie dziękuję. Nie. Nie, <noise> no, Okej, okay, dobra. Mam, właśnie mam tą świadomość jakby się to... I oczywiście tego, tego żałuję, ale, ale tam w paru, w paru sprawach się byłem trochę, nie wiem, lepiej do tego biegania na przykład, jakieś tam szybko, szybko kurczliwe włókna i tak dalej, ale z kolei słabsze stawy, czyli do, do pewnego Nie. poziomu dotarłem, a mogę mieć pretensje do natury, że gdybym miał lepsze, mocniejsze ścięgna, albo stawy, to pewnie bym osiągnął, gdyby babcia miała wąsy. Więc, więc i też to chyba pytania do, do, do psychologów, dlaczego ludzie się zachowują, jak zachowują, czyli to jest takie aktorstwo. Kiedyś widziałem taki Filmik pokazujący, jak Leonardo DiCaprio zachowywał się na planie Wall Street, Wilka z Wall Street, mm -hmm. Wall Street. I to było niesamowite, bo on, widząc przygotowania do danej sceny, zachowywał się absolutnie swobodnie, śmiał się tam i nagle było to przygotowanie i jemu przejście z tej naturalności do danej sceny zajęło dosłownie 3 I czy 5 sekund. Sekund. reżyser e, krzyknął, właśnie action i nagle to był inny człowiek. O, nie, niesamowite. I to wydaje mi się, że niektórzy się tak po prostu zachowują. Chcą być Leonardo DiCaprio. Tak, czyli pojawiają się jakieś spotkania. Miałem to szczęście, że e, przez przypadek, to znowu jest anegdota, miałem okazję rozmawiać przez godzinę z Donaldem Tuskiem, cztery oczy, mm -hmm. ileś lat temu. I e, czy o, robić sobie tam jakieś ichy, Chy, śmiechy w danym momencie. To był mistrz Europy, mistrz świata i mistrz olimpijski na 100 metrów. I, i, i takie osoby o nie śmielają. Ale jeżeli ktoś jest w miarę naturalny, no to potem, potem ta ta konwersacja, rozmowa i, i idzie bardzo dobrze. Do tego stopnia ta naturalność się przydaje, że kiedyś się e, zderzyłem w korytarzu z Aleksandrem Kwaśniewskim w Gdańsku i on był szybszy. On pierwszy powiedział dzień dobry, wyciągnął rękę, a to ja byłem bardziej spieszony, mhm. ale, ale no i to, i to chyba pomaga po prostu być sobą niezależnie jak ktoś jak wygląda. Mówi, bądźmy sobą, to wtedy idzie, idzie dużo lepiej. Nie, nie peszmy się. A my, 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 jako nacja mamy taki. Czasami taki problem to chyba jak w wywiadzie mówiłem, że, że często wyjeżdżając za granicę, Polacy no peszą się. Nie są pewni siebie, to, to jakoś tak znika. No i niektórzy to tam wykorzystują. Mhm. I... Ja, to, to tak jak mnie na studiach uczyli ekonomicznych, że jak przyjeżdża ktoś do zagranicy tutaj, to my się musimy dostosować do tej osoby. Naprawdę, to, to tak było, że jak przyjeżdża ktoś z danego kraju, pamiętaj o tym, o tym, o tym. Ja sobie tak myślę, że w sumie to jak ktoś do nas przyjeżdża, my musimy się do niego dostosować, a jak my wyjeżdżamy za granicę, to my się tam musimy dostosować i my się musimy dostosowywać zawsze do każdej możliwej Nie. sytuacji. Absolutnie. Taki miałem wydźwięk. Bądźmy sobą, my mamy, jesteśmy świetnym krajem, który przy wszystkich różnych trudnościach e, rozwija się niesamowicie i kiedyś, ileś lat temu, to może trzeba było trochę szukać tych naszych jakichś przewag, ale e, na przykład poziom naszej tych to jest brzydkie słowo, digitalizacji, mhm. czyli do, do dokumentów, dojścia dokumentów komunikacji z us z Urzędem Skarbowym, z innymi jest niesamowity i zaryzykuje, że jeden z najwyższych poziomów w Europie, a wśród dużych krajów, czyli trudnych do opanowania, gdzie mhm. jest... No, ostatnio miałem takie zderzenie holenderskie i na spotkaniu z prawnikami ktoś tam Pytał o dokumenty, które tam trzeba złożyć podanie w internecie, ale potem tylko papier się liczy. To siam to wam to, a ja robiłem taką popisówę, że przy nich otwierałem, wchodziłem do, e, przez profil zaufany i ściągałem te, te dokumenty w 5-10 sekund na, na jeden. Musiałem czekać chyba 10 minut, żeby dostać podpisaną szkopię. Tak, tak. Im autentycznie szczęki opadły. I ja mówię, że. Te... I pytali, czy jestem jakimś VIP-em, czy nie. Tak jest normalnie w Polsce. Nie powiedzieć, ktoś że, tego... że jako jedyny masz profil zaufany. Nie, no. ja właśnie pod tym jestem bardzo dumny z tego, co się w Polsce stało przez te ostatnie tam 30. Ale parę faktycznie lat. to jest coś, co możemy nie docenić, jak tu jesteśmy, ale jak dużo spraw ja też załatwiałem z ZUS-em, z urzędem skarbowym całe szczęście to były pozytywne rzeczy. <laughs> Ale właśnie online. Tak. w ogóle to, to co mnie zaskoczyło, ja widzę taką zmianę w ostatnich latach, że jak coś się nie zgadza, nie wiem, coś tam w deklaracji urząd skarbowy dzwoni miła pani z urzędu skarbowego albo panu... pisze maila. Albo piszę maila tak. i mamy bezpośrednio kontakt do tej osoby. I wie pan co, no tutaj coś się nie zgadza, jakby pan mógł to udostępnić. A może ja pana nie będę fatygował, tylko bezpośredni kontakt do księgowości. My już się dogadamy i tak dalej. Tak. I wszystkie sprawy udaje się załatwić z człowiekiem, który daje do siebie numer. Mamy maila, mhm. i nagle się okazuje, że ta cała papierologia, która tak straszy, którą tak się często straszy, nawet cały czas, a, że to jest w Polsce, tak jest trudno. Jednak. Hmm, czy czy dyscyplinę dyscyplinę jest? fiskalną mamy też bardzo wysoką w porównaniu do Zachodu. I słusznie, a w krajach bogatszych tam. Porównaniu do nas, gdzie musimy tam do, do 20-25 już być mm -hmm. na czysto z poprzednim tak. miesiącem i tak dalej, kiedyś jeszcze z ZOSBU do 10, tam to w, słyszę o jakichś dyskusjach, jeszcze tam coś wisi, dwa, trzy lata temu i tak dalej, i tam spokojnie się to toczy. Tak, tak, tak i w ogóle, ale, ale o co chodzi. Ale o co chodzi, więc u nas dyscyplina jest bardzo, bardzo wysoka, zresztą wystarczy się tam gdzieś pomylić. Ja mam młodą spółkę, więc mam kochane biuro, biuro księgowe PLN, od razu robię reklamę, ale, ale tam cały czas się kształtujemy i tutaj tutaj jest pomyłka o 30 zł, tu o 47, tak. ale, ale to jest wszystko, Błyskawicznie rozwiązywane, i dostaję, dostaję SMS-a, że mam dokument z Urzędu Skarbowego. Mhm. sobie to odklikuję, i tam zwraca mi się uwagę, że jest jakaś tam niedopłata, i mam dwa czy trzy tygodnie na zapłacenie, właśnie 47 zł, różnicy albo wyjaśnienie, i to się wszystko jakoś tak odbywa. w no, bardzo, bardzo kulturalny sposób, więc. Chyba Urząd Skarbowy widzi, że to jest błąd, a nie jakieś celowe działanie. To, tak, jest, to tak. jest. Jak się zauczciłem, to się nie ma czego brać. Nie, oczywiście. Ja no. mam tam różne przygody z taką firmą amerykańską, z którą działam. Oni ewidentnie łamią prawo, ale ja ewentualnie mógłbym, no może kiedyś tam trzeba będzie tłumaczyć pewne faktury. No ale to jest właśnie takie zderzenie z idealizowaniem tego zachodniego świata, więc, więc u nas jest naprawdę porządek na wysokim poziomie. Czyli ta y, dyscyplina działa na korzyść y, naszą jako przedsiębiorców, bo to mobilizuje, żeby no, po prostu wszystko było na bieżąco. Tak, tak. A w finansach jak się coś odkłada albo się nie dba, to można naprawdę popłynąć y, i ja podam taki jeden przykład jak nie zauważyłem, że do przesyłek naszych dopłacaliśmy złotych 50 zł jako ubezpieczenie mhm. a nasze karty, które wysyłaliśmy do klientów. Tam ta paczka nie jest nie wiadomo jak wartościowa. To, przesyłka, to ubezpieczenie w ogóle nie było potrzebne. I tak 99,99% ,99 paczek dociera. Mhm. Ja tak się zorientowałem po chyba po dwóch latach, i na samym tym 80 tysięcy złotych. Dużo paczek. Tak, bo po prostu przez tą tak. skalę, te złoty 50. Tak. i to jest właśnie wtedy się kłania ten Excel, mhm. do którego trzeba zajrzeć, do którego zajrzałem do specyfikacji paczek w Excelu dopiero po jakimś czasie, bo mi to umknęło, dużo rzeczy się działo. Mhm. I to jest właśnie to, na co trzeba zwracać uwagę, dlatego tą dyscyplinę po prostu trzeba mieć też na co dzień w funkcjonowaniu. Tak. I jedną z takich też dyscyplin, którą bardzo polecam i to też dużo osób się pyta, czy na też w internecie widzę takie pytania, jak prowadzi się firmę, co zrobić, jak uporządkować finanse osobiste. No to pierwsza podstawowa zasada, zapłać najpierw sobie, żeby o sobie nie zapominać. Nie? No, czasami to jest przy młodej spółce. Myślę o swojej młodej tak. spółce, która została założona. No, przecież jestem super przewidywany w najmniej odpowiednim momencie, kiedy akurat przychody spadły do zera. Okay. Czego się nie spodziewałem, bo robiłem to na podstawie planów, które się zmieniły u kogoś i tak dalej, i tak dalej. Potem doszły jakieś problemy sesji właśnie z jednoosobowej działalności na, na spółkę, czego nie przewidziałem. W większości nie było problemów, ale no, mój największy klient ma. Ma miał z tym problem. Ja na początku tego nie rozumiałem, ale, no ale, ale prawnicy jednej i drugiej strony wyjaśnili o co, o, o co chodzi. Więc czasami, czasami po prostu spółki nie stać na wypłatę. Tak. Więc. Szczególnie na, szczególnie na początku. Tak. I no, ja tam bardzo powolutku, powolutku próbuję sobie coś tam wypłacić, ale, ale jakby spółka jest najważniejsza. Tak. Więc więc. E... No, coś tam się rusza, zobaczymy w przyszłym roku. A co twoi, na co twoim zdaniem powinni, powinny przyszykować się osoby, które dopiero myślą o drodze biznesowej? Czyli mają taką chęć, żeby być na swoim zrobić coś może spektakularnego w tym świecie. Mają jakiś pomysł. Może on być nierealny, może być realny. Trudno to ocenić. Ale chcą wejść na tą drogę biznesową. Na co te osoby powinny się przyszykować? Znaczy... Ktoś, kto jest doświadczony, jest ta. M, dowcip, niedowcip, anegdota. Czym się różni optymista od pesymisty? No pesymista jest lepiej poinformowany. Więc, wiedząc to, co wiem dzisiaj, na pewno bym się nie szarpnął a propos tego oświetlenia na, na to, co wtedy robiłem. Chociaż akurat tak było, że ja byłem drugą osobą, która została najęta na tamto stanowisko, i ta pierwsza właśnie bardzo szybko stwierdziła, że to nie jest możliwe. A mhm. ja nie wiedziałem, że to jest niemożliwe, więc po prostu robiłem swoje, aż tam pewnego dnia spotkałem kogoś, kto, kto coś tam zamówił, i, i, i okazało się, że ten produkt rzeczywiście jest tak o tyle lepszy od konkurencji, że warto, i tak dalej, i tak dalej. Więc ja róbcie swoje, tam się w ogóle niczym nie przejmujcie. Oczywiście są rzeczy, które ja jestem fanem. Jakieś briefy marketingowe, plany biznesowe, czy jakieś plany marketingowe, ale to jest dokument. Czyli dzisiaj sobie zakładamy to. Za trzy miesiące, za pół roku, za rok siadamy i sprawdzamy, w którą stronę to poszło, tak. co wyszło, co nie wyszło. Tak Chyba trudno dzisiaj typowo... tak bardziej długoterminowo planować, co tak maksymalnie, nie wiem, ja na przykład patrzę na moją firmę, tak do roku to jeszcze coś można, ale tak czy siak yy, się łapie na tym, że tak naprawdę my musimy, co Czasami co tydzień, co dwa tygodnie weryfikować to, co się dzieje, bo ten świat jest tak dynamiczny. Tak. No i, no nawet... i jeszcze rządzący zrobili, że tak powiem, doprowadzić do, do sytuacji dosyć dynamicznej zmienności przepisów. Tak, tak. Tak, tak. Może najdyn bardzo, o, bardzo. najdynamiczniejszy kraj w Europie, co najmniej. <laughs> I, to, I to też było wyjście albo, albo no chyba. Prezes Kaczyński powiedział, że jeżeli ktoś nie potrafi funkcjonować w tych, w tych warunkach, to znaczy, że się nie nadaje. Więc, więc to był no dla, jednym, dla wielu, skończyło się to źle, i, a dla innych, którzy to przetrwali, niesamowity trening i doświadczenie, test. Ale absolutnie ja bym, ja bym wspierał. Wspierał. Zresztą jeden z projektów, którym wspieram. Mam takiego szalonego software'owcę, programistę, który no, wymyślił rzecz, o której słyszał 2 3 lata temu, że tak, teoretycznie to istnieje, ale nie jest to możliwe do zrobienia. I on to zrobił. On, on mówił na początku, że zrobi to w 3 miesiące, namijają no, 3-4 lata i to jeszcze nie jest, ale już są demo i już to chodzi. Okay. Czyli st strony na przykład internetowe, które są szybsze od Google'a czy tam hmm. sterowanie głosem polecenia głosowe do komputera, nie do laptopa i nie do den, tylko do komputera, co się może w baru jakieś tam panele administracyjne, które, które powodują, że my daną stronę lepiej odbieramy i no jest tam mnóstwo podpunktów i, i, i to chodzi, to chodzi, to jest on sobie tam to wymyślił i jest w pewnym sensie szalony, jest egoistą, egocentrykiem. Stawia się tam na. na... Ale, ale, ale może jego czasami cały... tak trzeba tak mierzyć wysoko. Jest. Cały czas wspieram, bo też jest taki ty, roman. Wyjdzie, będzie super. Nie mm. wyjdzie, trudno, ale, ale absolutnie. Nasza fundacja Rozwoju sportu z Pawłem. Właściwie cały czas mamy jakiś, to jest fundacja, która w tym roku na przykład nie dostała żadnego, żadnego wsparcia od naszego rządu, ponieważ ma chyba niesłuszne poglądy polityczne I, i właściwie cały czas mamy jakieś wsparcie finansowe od sponsorów, lub nie mamy. Czasami ja tam coś wspieram ostatnio mniej, ale kiedyś bardziej. I właściwie my musimy zarabiać gdzie indziej, żeby prowadzić ten taki klubik. Ale, ale, ale robimy to od lat. A na czym polega Wasza działalność w fundacji? Fundacja Rozwoju Sportu po pierwsze wspiera grupę płotkarzy na różny sposób. Czyli to jest grupa, która trenuje, no ale, ale działa tam Paweł, działa tam Ola i ja tam czasami do. do, do Ola jest od. Social mediów, a ja tam dochodzę, a zbiera środki właśnie promując trening podkarski, bo jest coraz mniej trenerów biegu przez Pol w Polsce, te płotki, które kiedyś były potęgą. Mhm. Teraz są jednostki, dwie, dwóch, trzech zawodników, naprawdę, a kiedyś to taki był ośmiu, um, szesnastu. Czyli jest kanał Podkologia, publikujemy jakieś kalendarze promujemy tejpy prawdopodobnie na, na najwyższej możliwej klasy. Teraz to jest taki nowy projekt. Jeździmy na różne obozy, pomagamy przy jakiejś rehabilitacji sportowców i tak dalej. I to wszystko, staramy się na to zabrać jakieś środki. Marzą nam się różne, różne większe projekty, ale jako, że jesteśmy poza głównym nurtem, to, no to ciągle Ciągle mamy jakieś trudności, ale atletyka jest naszą pasją i robimy to z wielką przyjemnością. Do tego stopnia, że aby zamknąć budżet pewnego obozu wysłaliśmy naszych zawodników do Hiszpanii samolotem, a sami z Pawłem i Zolą takim busem pojechaliśmy do tej Hiszpanii 2600 kilometrów samochodem żeby przewieźć im bagaże, żeby nie musieli płacić za nadbagaż w samolocie. Mm -hmm. No, więcej już tego nie zrobimy, ale podróż <laughs> była w to i z powrotem niesamowita. <laughs> no. Jest poświęcenie, czyli też sport jest z Tobą do teraz. Tak, absolutnie. I, i czynnie, i, i jakoś tam, jakoś tam yy, też próbuje się cały, cały czas ruszać. Ja mam taką cechę serca, że, że muszę. muszę, Jeżeli przestanę się ruszać, to się źle skończę. A jak Obos... często trenujesz? Biegasz? Dwa, pływasz? Pływanie, rower, siłownia. I to... Ale pływanie takie trochę bardziej jakieś tam. Zdarzyły mi się open water, czyli po parę kilometrów gdzieś tam na jeziorach i tak dalej, bo to też od dziecka robię, więc... więc mam taki fajny czepek, Warsaw Swimmers i, i tam z dumą go prezentuję na jakichś basenach, więc no i jestem takim mniej czynnym takiej fajnej grupy pływackiej założonej przez właścicieli Aqua Spa Kabaty i, i to jest też motywujące, żeby tam co jakiś czas, chociaż teraz jest mniej, ale przez ostatnie miesiące nikt w życiu nie spodziewał się po sobie, że mogę tyle, tyle pływać. Ale mam właśnie takiego 25-letniego motywatora, który tam ciśnie. Ciśnie. Sam niedawno przepłynął przez 12 godzin 41 kilometrów. Wow. Na Otyliadzie. Pozdrawiam Sebastiana. Powiedz mi jeszcze, chcę wrócić do mm, komunikacji i do tego też, co rozmawialiśmy przed rozmową. Do Twojego sposobu na negocjacje. Chciałbym, żebyś o tym opowiedział. Jest to bardzo ciekawe, i wydaje mi się, że może to być przydatne dla wielu osób, szczególnie, że negocjacje w biznesie, jakby nie patrzeć, no jest podstawą. Tak. Opowiedz o tym. Nauczyli mnie tego szkoci. Szkoci, którzy byli wykładowcami właśnie w Gdańsku, i opowiedzieli, że no negocjacje są jakimś tam, są sytuacją stresującą. I my wchodząc do, do pokoju, wydaje nam się, że jesteśmy przygotowani na różne metody negocjacyjne i tak dalej. Pojawiają się emocje, często o czymś zapominamy, ktoś jest lepszy, tworzy na nas ciśnienie. Tracimy tak zwany język w gębie, i no i często możemy, możemy na tym przegrać, że żeby się zabezpieczyć, to najlepiej sobie wyobrazić taką rozmowę. Wyobrazić sobie. Pomyśleć, jakich argumentów dana osoba może użyć, napisać je i odpowiedzieć sobie na nie. Czyli co, odpowiem, jeżeli, jeżeli ktoś coś tam, argumenty ABCD, to jedno, czyli przygotować się do, do mhm. rozmowy. Ale żeby uniknąć właśnie tych emocji, które nas wytrącą z równowagi, to wydrukować sobie to, to przygotowanie i bezczelnie położyć sobie na stole taką listę potencjalnych pytań. I tam są odpowiedzi. I ja tak robiłem od lat właśnie opowiadałem. Negocjowałem wielokrotnie z, z, tą, z, tą, z tą samą osobą. Byłem prezesem Wizotek. Jestem dzisiaj dostawcą dla nich. I przy którymś spotkaniu on w końcu zapytał, co to za kartka leży przed tobą? No to są pytania, które mi zadajesz i odpowiedzi. Żeby skrócić spotkanie, po prostu zabrał tą kartkę i spotkanie było dużo lepsze. Pośmiał się trochę. Tu tak właśnie pamiętam do dzisiaj jedno spotkanie, czyli to jest dobry argument. Tu tak, tu nie, tu chyba cię pogięło, tu bez sensu, to nie ma w ogóle racji bytu. To robimy tak. Dziękuję. Koniec spotkania. I, I to można się. Może ktoś pomyśleć, że ktoś jest słaby, że musi tak właśnie ten polityk, który czyta z kartki, i tak dalej. A akurat y, ja mam doświadczenie, że ludzie wtedy myślą sobie, że ktoś się bardzo przygotowywał do tej rozmowy i raczej nabierają takiego szacunku. Czyli zobacz, wracamy do tej naturalności. Tak, nie ma się co, co wstydzić. Zresztą tutaj leżą, leżą kartki. Czyli ja sobie tak. wyobraziłem naszą rozmowę tak. i sobie tam. Tam, coś powypisywałem. I tak się nie trzymaliśmy planu, ale to bardzo dobrze. Absolutnie, ale to jest jakiś i, i jest nie pamiętam kto. Czy, czy, czy Kundera, czy Haszek na, po, powiedzieli kiedyś, że nie ma a, nic, bar, nic lepiej przygotowanego niż spontaniczna demonstracja, czy coś w tym stylu. Więc te, te, tego, się, tego się trzymam. Oczywiście zdarzają się sytuacje, że ktoś, no, o to teraz rozmawiamy, no to wtedy, wtedy jest, jest inaczej, ale jeżeli jest spotkanie umówione i jakiś tam problem jest do, do omówienia, to, to tak zrobię. to mam w czwartek dla mnie ważne spotkanie i zrobię dokładnie tak samo. Czyli wyobrażę sobie wszystkie argumenty, które mniej więcej znam, napiszę je, napiszę odpowiedź, bo wiem, że może się zdarzyć jakiś lekki stres. I, i wtedy, wtedy. Na pewno to pójdzie lepiej. Dla mnie jest to. Ja, ja o takiej technice nie słyszałem, żeby mieć przed sobą kartki, ale faktycznie i też pokazuje, że to dla ciebie jest ważne. Skoro Przecież. jesteś przygotowany, to już co, no, jest ważne spotkanie. Nie chcę pominąć niczego, no bo od tego zależy, na przykład kontrakt, współpraca. Też chcę, żebyś mnie na przykład lepiej zrozumiał. Mhm. I to jest jak dla mnie petarda. Ale to ja kiedyś czytałem, czy może nawet oglądałem wywiad z Wojciechem Przoniakiem, który opowiadał, jak zdobył pierwszą rolę w firmie francuskim nie mówiąc po francusku, a producent filmu był przekonany, że przeniak mówi po francusku. <laughs> I teraz jego siostra, czy ciocia, czy mówiła po francusku i postawili, postawili wielką tablicę przy telefonie. Wyobrazili sobie, jakie pytania będzie zadawał, zadawał producent, napisali odpowiedzi, i na głośno mówiącym była rozmowa, i ta osoba znająca fran francuski słuchała pytań i pokazywała przeniakowi odpowiedzi. On je czytał. Na tyle op opanował wymowę, że temu tam nie podpadło, że on nie mówi po francusku. I dostał <laughs> tą rolę, i miał tam jakieś pół roku, żeby opanować francuski, co też zrobił? Fłał mu za to. To, Więc... jest, to jest fajna historia. Tak. Coś, zbliżamy się już do końca, chociażbym mógł z tobą jeszcze rozmawiać bardzo długo. Jakbyś tak powiedział jeszcze na koniec, co jest dla ciebie najważniejsze w życiu? Życie. Czyli, czyli musimy pamiętać, że oczywiście są różne, różne poglądy na to, ale ja jestem w tych, którzy wierzą, że żyjemy tylko raz. I często w tym pędzie życiowym zapominamy, że żyjemy tylko raz. I dla mnie no, widzę wielu ludzi sukcesu, którzy są zestresowani, zmęczeni, jacyś tacy zaniedbani, tak niedosłownie, i, i którzy którzy mimo, mimo sukcesu no, nie są szczęśliwi, proponuję pojeździć warszawskim metrem, tak popatrzeć na ludzi. Ilu z nich się śmieje, ilu z nich widać, że bije z nich pozytywna energia, i wtedy, wtedy. No, widać, że coś ucieka, coś przecieka przez palce, Pomijając stresy typowo życiowe, że choroba bliskich, czy coś w tym stylu. No. Ale, ale my ogólnie mało się śmiejemy, i tu proponuję wszystkim, żeby tak bez tego alkoholu, próbować bardziej się śmiać, mówić sobie dzień dobry. To są sceny wręcz barajowate. Wchodzimy do żabki, mówimy głośno dzień dobry i tak ludzie tak patrzą. O Może co chodzi? Jedno, skąd skąd tyle energii? Boże, weź tą energię, nie? <ślad> <ślad> A, <ślad> więc, więc tak, życie jest naj najważniejsze, czyli pracować tam, gdzie, bo wielu ludzi chodzi do pracy, są nieszczęśliwi. I to nie ma nic wspólnego z obecnym ustrojem, bo to Laskowik z, z ze Smoleniem, właśnie Smoleń śpiewał ludzie, coś się smutni, przyjedziecie do pracy, czy coś w tym stylu. <laughs> I to ciągle, ciągle wielu, wielu słyszę, kiedy opowiadają właśnie jakby to tam już, żeby ta praca się skończyła i tak dalej. Zresztą w internecie krąży mnóstwo kifów czy memów a propos właśnie pracy. No z czegoś to wynika? Więc jeżeli ktoś jest tak nieszczęśliwy w tej pracy, to nie ją zmieni po prostu. No Bo życie, życie ucieka i zanim się zorientujemy, już, już, już tam ta te, te se jak to się mówi. Więc jak najbardziej. Nie chcę tu zasugerować, że żyję bezbłędnie, popełniłem mnóstwo błędów w swoim życiu, no ale staram się wyciągać z nich wnioski i, i żyć, otaczać się też ludźmi z, no, pozytywnymi, z którymi sobie możemy różne rzeczy opowiadać. Niekoniecznie się zgadzać z, z Tomkiem, to się nie zgadzam w wielu sprawach, ale to nie z ma znaczenia. Tomkiem Ostojskim, który, tak. dodam, tutaj yy, siedzi i nagrywamy to w jego mieszkaniu, nie, więc. Więc, tak. e, ale to jest jakby zupełnie, zupełnie inna dyskusja. Ja mam poglądy, jakie mam, ale jednym z moich najlepszych dyskutantów politycznych jest prawicowiec, który na szczęście używa świetnych argumentów i nam się świetnie dyskutuje, mimo że się absolutnie nie zgadzamy, ale jest właśnie bardzo pozytywną osobą, zadowoloną z życia i tak dalej, tylko po prostu ma odchylenie na prawo. Więc, no ale znamy się, ojej. 30, no muszę policzyć, prawie 40 lat, i, i jego jakoś tam poglądy pozdrawiam Piotra, zupełnie nie mają, nie mają jakby znaczenia. A jak poradzić sobie ze stresem? No bo w życiu przedsiębiorcy stres jest nieodzowny. Tak, ale Spotyka to. się sytuacja stresowa. Wiadomo, że później to nasz organizm na tym, mhm. na tym cierpi. Czy to jest dla ciebie sposobem radzenia sobie ze stresem, jest właśnie rozładowanie sportowe, ruch? To, to jedno, ale, ale miałem to szczęście, że jako sportowiec miałem, teraz jest to jakby oczywiste czy popularne, ale w tamtych czasach to była rzadkość i miałem okazję pracować z, z psychologiem sportowym, który mhm. nam tam różne rzeczy podpowiadał. Rola psychologa jest trudna, bo on podpowiada, co się tam będzie działo. To już jest inny trener, który potem już siedzi na ławce albo na trybunach, już nic nie może zrobić. To już jest jakby poza zasięgiem. Z tego, co widzę, największym błędem, przynajmniej z mojego punktu widzenia i z doświadczeń, jest walka ze stresem. Stres trzeba zaakceptować. Czyli walka ze stresem powoduje taki taką pętlę, tworzenie się takiej pętli, bo walczymy ze stresem, ale nie, nie ustępuje. Się. W związku z tym stresujemy się, bo ten stres nie ustępuje. I no niestety ja już paru kolegów pochowałem swoich rówieśników, którzy właśnie nie wygrali tej walki ze stresem, zresztą też parę bardzo znanych postaci biznesowych, jakieś takie marki typu Inglot, czy Lukas Bank, właściciele już nie, nie, ma, nie ma ich z nami? I na pewno jednym z czynników, że bardzo młodo odeszli, to był, był stres, brak, brak jakiejś możliwości. W ogóle polscy ludzie biznesu też o siebie nie dbają. Nie wiem, co się dzieje z właścicielem komarchu, bo wiem, że, że tam było bardzo niedobrze i człowiek, który stworzył no, niesamowitą firmę, no teraz, właśnie jakby nie, nie może się tym cieszyć. Nie wiadomo, co będzie. Więc ta umiejętność. Podążaj ze stresem. O, ja bym tak powiedział. czyli on się pojawił i nie walczmy z nim. On się pojawił. I on, on przejdzie oczywiście. Oczywiście taki sport, właśnie rok bardzo, bardzo pomaga. Opływając, no nie możemy nie myśleć o tym pływaniu, bo się utopimy, albo będzie nie, niebezpiecznie. Czy, czy jakiś rower jakąś tam wielokilometrową wycieczkę, czy spacer. To ten, ten tyzor, który się u nas tak. pojawia, spalamy w ruchu. Ja, ja, ja rzeczywiście, ale to niekoniecznie każdy musi. musi rozmowa z kimś bliskim na, na temat, nie wiem, pogody, lasu, czy, 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 czy czegokolwiek, czy, czy dzieci też potrafią rozbroić i tak dalej. Ale zdecydowanie nie walczyć, nie blokować stresu. Tak, ja bym proponował? Pięknie, pięknie to powiedziałeś na, na zakończenie i myślę, że to jest coś, co każdy, kto prowadzi firmę, powinien wysłuchać, bo bardzo łatwo popłynąć w firmie, jak się dzieje dobrze. Wtedy myślimy, co zrobić, żeby było stawiać sobie kolejne cele i pędzimy za kolejnymi. Mhm. Skoro jak jest źle, to wtedy możemy myśleć, Boże, co tu zrobić, i jest kolejny stres. Czasami stres może wynikać z tego, że chcemy cały czas pędzić i stawiać kolejne wyzwania, i, tak. i tą adrenalinę cały czas sobie podkręcać właśnie. Jakby tak zwolnić, nie? Czasami. Tak, tak, tak. Absolutnie. I, I wakacje dwa razy do roku, gdzieś tam w ciepłych krajach, czy jakiś efektownych miejscach nie to. To za rzadko, to właśnie każdego tygodnia, a wręcz każdego dnia trzeba, trzeba Jakoś sobie... Jakoś chwilę znaleźć tak, do siebie. I, no i znam takich, którzy są bardzo aktywni, zarządzają wręcz z roweru. Spotkałem takiego restauratora, który dosłownie kilometry codziennie. Ja, te, technologia teraz, COVID bardzo dużo zmienił, czyli, hmm. czyli z tego roweru może sobie tam rozmawiać z kimś, ale tam cały czas... Coś się, No i to, że wiele zawodów można prowadzić naprawdę z różnych miejsc. Ja, ja też bardzo korzystam z nowej technologii, czyli czyli Zoomy, Teamsy, czy inne inne te, i, i oszczędzamy koszty, czas. I. I można to zrobić. jednocześnie, Można to zrobić i sobie. Pojechać w ciepłe, ciepłe miejsce. Jeżeli komuś brakuje tego ciepła, ktoś chce na Islandię, to tam sobie może posiedzieć i tak dalej. Tak, loty, tanie loty podrożały, ale ciągle są, no przynajmniej dla kogoś, kto prowadzi jakieś takie prz przedsięwzięcia, które jest w miarę opłacalne, są dostępne dla firm to już w ogóle, więc polecam, polecam. Niektórzy mam, muszą siedzieć w biurze, to ich jakoś motywuje, bo w domu czy w innym miejscu nie, a mhm. niektórzy wręcz odwrotnie i teraz... Mamy taką, taką możliwość, wolność. jest większa elastyczność. No, programiści są wręcz znani w Europie, że słyszałem o pani na Maderze, która pojechała na urlop na Maderę jest programistką, takiej się spodobało, że już nie wróciła i tam pracuje. Więc, więc są jacyś ludzie, którzy pracują w socjal mediach. No to tu, tu trzy miesiące w Meksyku, tu dwa miesiące w Hiszpanii i tak dalej. No ale to jest to, to jest to, czyli pracują i, i żyją i korzystają, korzystają z tego czasu, który nam został dany. Dzięki. Marcin, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Dobrze. Wszystkiego dobrego i działaj dalej. Zmieniaj świat, rób swoje. Zobaczymy. <laughs> Dzięki. Dzięki.